Witajcie kochani, Michał Wiśniewski, dobry wieczór. W zasadzie myślałem, że przygotuję się do tego odrobinę inaczej, bo jak widzicie w temacie jest Ada Śledzianowski, dlaczego nasz przyjaciel nie żyje, w wieku 29 lat. Dokładnie dzień przed moimi imieninami, 28 września, Adaś odszedł. Ja już kilkakrotnie na ten temat się wypowiadałem, ale ponieważ dopiero teraz udało mi się zaleczyć w miarę rany po tej stracie, wychodzę z założenia, że czas najwyższy, żeby was też poinformować, jako nie tylko dlatego, że in memoriam jestem mu to winien po prostu, czy winny, ale też czuję się częścią rodziny Adasia, dlatego że dokładnie 28 o godzinie 21 siedziałem w samochodzie w drodze do Torunia. I po godzinie otrzymałem informację, że Adam nie żyje. Dzisiaj Polska żyje milionem tematów i dlaczego pytacie, angażuję się w to jakikolwiek społecznie, na to macie odpowiedź, Adaś był po prostu moim przyjacielem. I dzisiaj znalazłem wiele takich wpisów. W międzyczasie zresztą od czasu, kiedy postanowiłem, że się tą sprawą zajmę i spróbuję znaleźć post factum jakieś wyjaśnienie tego, co się stało, okazało się, że Adaś nie jest jedyny. Tych ludzi jest niestety bardzo, bardzo wiele. Wielu. I tak wychodzę z założenia, że dobrze by było, żebyście po prostu wiedzieli, czy to nie było tak, że Adam źle się poczuł po prostu, albo był chory na jakąś przewlekłą chorobę i nagle zszedł, tylko jest winą po prostu systemu. Bardzo ciężko mi o tym mówić, dlatego że oczywiście na froncie stoją lekarze i służba zdrowia. Na początku mi się wydawało, że to jest taki jednostkowy przypadek, ale okazuje się, że absolutnie nie. Tych przypadków jest zdecydowanie więcej. Więc postanowiłem sobie przybliżyć wam tą sytuację jako już niestety jedną z wielu. I chyba namówić was, tych z państwa, którzy muszą się z tym bić i z tym walczyć, że absolutnie rozumiem, jeżeli będziecie wchodzić drzwiami i oknami ze swoimi dziećmi. Bo nie ma chyba niczego gorszego niż pochować swoje dziecko. Nawet jeżeli to dziecko ma aż albo dopiero 29 lat. Bardzo dobre pytanie. Powinni się nad tym generalnie w tych poszczególnych placówkach, które go przyjmowały, nie zastanawiał. De facto to bardzo trudny temat, bo mam wielu przyjaciół w służbie zdrowia i absolutnie nie chciałbym uderzać w służbę zdrowia, tym bardziej wiem, że wykonują morderczą pracę i zawodzi system. No, ale na samym końcu ktoś chyba jest winien. Ciężko coś zwalić na system do końca. Za systemem stoją ludzie. Okej, to jest jednostkowy przypadek, więc nie traktujcie tego, że ja tutaj wykonuję jakąś operację społeczną, bo takich hejterów możemy sobie darować, możecie się od razu wyłączyć. No, to jest bez sensu. To nikomu zresztą nie pomoże. Witam was wszystkich, tak, tutaj tylko dostaję wiadomości z Facebooka, w związku z czym jakby tylko z tego czata będę korzystał.
Okej, okay, Adaś Śledzianowski miał 29 lat. Marzył o tym, żeby skończyć 30. Byliśmy, wiadomo, zaprzyjaźnieni od kilku dobrych lat. To wszystko możecie oczywiście zobaczyć na filmiku, który opublikowałem tuż po Adasia śmierci. I teraz, żeby nie było tak, że nic się nie stało, to chciałbym wam powiedzieć, jak ten system działał. A może inaczej, jak nie, znaczy tak, jak zadziałał, żeby zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby Adaś po prostu nie żył. Przeczytam wam teraz fragment wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, które dostałem od taty Adasia, od Andrzeja. Też od razu zaznaczam, że obiecałem im tego streama, bo w danym momencie byli bezsilni. I naprawdę chcę też powiedzieć jedną rzecz, że ci rodzice, jak wiadomo, kto znał Adasia, to wiedział, że Adaś walczył z wieloma komplikacjami w swoim życiu zdrowotnymi. To jest jedna rzecz. Bardzo podobnie jego siostra Jagódka, o którą bardzo dbał, którą się opiekował, i dlatego też ten czas, kiedy nie mieszkał u mnie, wracał do domu i opiekował się swoją siostrą. Spróbuję to po prostu przeczytać, jak jest, dodając być może tylko te momenty, w których ja, że tak powiem, uczestniczyłem. I tak, kto pamięta, Adaś był z nami jeszcze na koncercie, na koncercie w Kielcach 12 września. 12 września. W jednym z maili, które dostałem od jego taty, nawet nie drukowałem tego, dlatego że wydaje mi się, że we wniosku jest to napisane o wiele lepiej. Ale w każdym bądź razie Adaś urodził się, wiadomo, w ciąży zagrożonej, z diagnozą mnogich wad rozwojowych. Od urodzenia był leczony u różnych specjalistów w Toruniu i Poznaniu. Pozostawał pod opieką kardiologa pana Janusza Czarneckiego, neurologa Iwony Witkowskiej-Gęsickiej i nefrologa Heleny Jankowskiej, urologa Elżbiety Jaskulskiej, ortopedy Marka Jóźwiaka. Pomimo systematycznego leczenia i wielu pobytach w szpitalach, nie udało się wyleczyć do końca wszystkich jego chorób. Z powodu niewydolności nerki, jedynej zresztą, którą miał, w 2007 roku miał wdrożone dializy. Po 3 miesiącach dializ wyniki biochemiczne poprawiły się na tyle, że odstąpiono od dalszych dializ. Ciągle pozostawał pod kontrolą lekarską w Toruniu. I też ta opieka i ten Toruń jest przez rodziców bardzo mile wspominany, więc pamiętajmy o tym, że nie mówimy tutaj generalnie i nie staramy się w żaden sposób dewaluować zaangażowania służby zdrowia, bo tak nie jest. Oni mu de facto ratowali całe życie, jego życie. W 2006 roku Adaś miał planowaną operację na kręgosłup. Miała ona odbyć się w Poznaniu, jednakże po konsultacji z profesorem Jóźwiakiem zdecydowano się, że nie będzie możliwe jej wykonanie. Lekarz bał się, że nerka mogłaby nie wytrzymać wielogodzinnej operacji. Praktycznie całe dzieciństwo i okres dojrzewania spędził na leczeniu u specjalistów i pobytach w szpitalach. Tu jego tata pisze o stosunku do mnie. No wiadomo, zostaliśmy przyjaciółmi i wracamy do 12 września. 12 września Adam wrócił z koncertu.
Ale nie, warto jeszcze tutaj powiedzieć jedną rzecz. Bo tu nie do końca jest napisane, tu nie do końca jest napisany ten harmonogram, bo 13 września Adaś wyjechał ode mnie, czyli dzień później, i przez pierwsze 10 dni czuł się dobrze. Mówił tylko, że jest zmęczony i odpocznie sobie podczas pobytu w domu. Wszystko zaczęło się 23 września. 23 września poczuł oznaki przeziębienia. No więc przy takim standardowym przeziębieniu, ale wiadomo też, jakie mamy czasy, przy takim standardowym przeziębieniu wziął oczywiście witaminę C, gripek, syropy normalnej, domowej roboty, wiadomo. I tak wytrzymał do 26 września, gdzie poczuł się odrobinę gorzej. Chcę powiedzieć, że to są wbrew pozorom bardzo duże, od czasu przyjazdu ode mnie, to jest dość długi okres czasu, bo to jest 10 dni. Złapał oczywiście jakieś przeziębienie, poczuł się gorzej i rodzice próbowali znaleźć jakiegoś lekarza, żeby po prostu go przyjął i zbadał, tak na normalnie w świecie. Pomimo prób nie udało się znaleźć żadnego lekarza. Żadnego nie było w domu albo nie odbierał telefonu. Adam był znany z tego, że generalnie, że nie chciał nikomu robić kłopotów. I tak też było tym razem, że ponieważ nie było takiej możliwości, no to powiedział, że zaczekają do jutra. Przypominam, że to była sobota. I 27 września, już możemy wejść do wniosku o ustalenie zdarzenia, tak naprawdę, bo będzie to chyba zdecydowanie prościej, że w związku z pogarszającym się stanem zdrowia swojego syna, kaszlem, zastojem płucnym, trudnościami w odkrztuszaniu, nasilającym się stanem duszności, z jednoczesnym brakiem podwyższonej temperatury ciała. To jest bardzo ważne. 27 września udał się z synem o godzinie 11:40 do SPZOZ w Rypinie. Opieka świąteczna i nocna. Celem skonsultowania stanu zdrowia i udzielenia porady ambulatoryjnej. Pielęgniarka dyżurująca udzieliła mu informacji, że lekarza nie ma i aktualnie nie ma możliwości udzielenia porady. Wskazała mu numer telefonu dla kontaktu telefonicznego i po powrocie do domu, po upływie godziny czasu, zainicjował połączenie takowe. Nie wiem, czy słyszeliście, to był duszący kaszel, zastój płucny z trudnościami w odkrztuszaniu. To była, wbrew pozorom, bardzo poważna sprawa, którą bardzo często zresztą przy takich sytuacjach wiele osób dewaluuje. No ale w przypadku Adasia nie można było niczego traktować niepoważnie ze względu na jego historię choroby. I jego przychodnia o tym wiedziała. Po powrocie do domu, po upływie godziny czasu, zainicjował połączenie, mając nadzieję, iż możliwe jest udzielenie porady. Ponownie usłyszał, iż lekarza jeszcze nie ma i pozyskano, nie mają. Wzięto od niego numer telefonu z informacją, iż z chwilą pojawienia się lekarza, to on do niego zadzwoni. Dokładnie 1,5 godziny później zadzwonił ten lekarz i poinformował tatę, że nie ma możliwości przyjęcia syna w ramach wizyty lekarskiej. Może być udzielona tylko teleporada. Ja rozumiem, że ktoś jest przeziębiony, ja rozumiem. Chcemy się skonsultować, od tego są te teleporady. Nie ma tutaj tego napisanego, natomiast ja dostałem wtedy
zdjęcia z tej teleporady. To było dokładnie, kochani, 7 lekarstw z antybiotykiem włącznie, na telefon, bez osłuchania pacjenta. Tata wskazał ważkość problemu, prosił o osłuchanie, informował, że syn jest osobą niepełnosprawną, ma problem z oddychaniem, z odkrztuszaniem, ma kaszel, jednak nie gorączkuje. W dalszym ciągu wskazano tylko konieczność przyjmowania antybiotyku. Bez osłuchania, bez niczego, na telefon, antybiotyk i z głowy. Wskazano zakres zaordynowanych leków, recepta. I tak przetrwali do następnego dnia. Niestety, jak się później okaże, tragicznego, czyli 28. Po łącznym przyjęciu 2 dawek zalecanego antybiotyku stan zdrowia minimalnie się poprawił, co pozwalało wierzyć, iż leczenie jest skuteczne. Niemniej w godzinach popołudniowych po raz kolejny doszło do zaostrzenia objawów skutkujących ostrą dusznością i duszącym kaszlem. Około godziny 17 i 18 mama Adasia, Agnieszka Śledzianowska, dzwoni do lekarza POZ-u, nasz medyk z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, z prośbą, nie wymieniam lekarza, o wizytę prywatną. Z uwagi na wyjazd lekarza poza miejsce zamieszkania, lekarz kieruje pacjenta do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej przy szpitalu powiatowym spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, świadczącej usługi medyczne w opiece świątecznej i nocnej. To jest poniedziałek. Zatem 28 września 2020 roku w godzinach wieczornych udajemy się z synem do wskazanej przez lekarza POZ poradni. Syn zostaje sam w samochodzie i z uwagi na złe samopoczucie, a ja udaję się do przychodni. Po tym jak sygnalizuje dzwonkiem domofonu swoją obecność w drzwiach przychodni, rozmowę przeprowadza najpierw pielęgniarka, a potem lekarz pełniący dyżur. I o ten cały Golub-Dobrzyń w tym wszystkim chodzi. Tak naprawdę, okazuje się, tego zupełnie nie potrafię zrozumieć, chociaż wydarzenia ostatnich dni pozwalają mniemać, że system wali się na każdym froncie. Aczkolwiek, no, z takiego ludzkiego punktu widzenia, sam nie wiem do końca, jak ocenić zachowanie tego lekarza. Ale lekarz pełniący dyżur otwiera okienko w drzwiach i w taki sposób ze mną rozmawia. Lekarz prosi o wycofanie się w tył, sam też to czyni, po czym zadaje pytanie, dlaczego tu, a nie do Rypina. Wyjaśniam, iż to z uwagi na fakt lokalizacji POZ, do którego zdeklarowany jest nasz syn, czyli nasz medyk z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Dostaje dyspozycję zaczekania i po chwili lekarz powraca z informacją, iż pacjenta nie obejrzy. Przypominam, że syn jest w samochodzie, nie jest w stanie się ruszać. Jest ze swoim ojcem. Nie wiem, oczywiście. Moja żona powiedziała, że weszłaby tam z drzwiami, jakby była z własnym dzieckiem. Ale tata Adama podejmuje, uwaga, za chwilę inną decyzję, bo dostaje od lekarza dyspozycję zaczekania i po chwili lekarz powraca z informacją, iż pacjenta nie obejrzy, że dzwonił do szpitala i nie dysponuje on wolnymi, zadzwonił do szpitala i nie dysponuje on wolnymi miejscami na łóżkach przejściowych. I ostatecznie
może wydać mi, ostatecznie może wydać łaskawie skierowanie do szpitala zakaźnego w Toruniu, gdyż podejrzewa COVID-19. Druk w załączeniu, oryginał pozostał w szpitalu. I to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo jeszcze gdybym to nagrywał kilka dni temu, byłbym strasznie tym oburzony. I nie byłoby żadnego wytłumaczenia, ale generalnie uwaga, na dyżurze w szpitalu, jedynym szpitalu, który był w stanie Adasia uratować, jak się okazuje, był ginekolog położnik. Tak, ginekolog, położnik, żeby nie było, że publikuję nazwisko. Proszę bardzo. Wydał skierowanie na szpital zakaźny. I teraz dzisiaj opublikowałem jeden news o tym, ale też wszędzie już niestety, znaczy niestety, no tak, niestety w sumie, Wszędzie krążą informacje o tym, że przychodzimy do przychodni i proszą nas o podpisanie karty o przypuszczeniu zakażenia COVID-19. Nie było podstaw do tego, żeby tak przypuszczać w przypadku Adama. Okej. Okay. Nie chcemy najeżdżać na służbę zdrowia, wykonują ciężką pracę. Okej. Dlatego też został napisany, żeby była jasność. Wniosek o ustalenie. Na razie wniosek o ustalenie. W międzyczasie oczywiście mówię Państwu, co się wydarzyło dalej. Tu jest właśnie sytuacja, którą zarówno ja, zresztą miałem taką sytuację już raz, że musiałem wzywać pogotowie pod szpital. Dlatego, że moja córka Fabienne spadła z dmuchanej zabawki. Przywiozłem ją sam, ale bałem się jej przenieść ze względu na silny uraz kręgosłupa swojego czasu. I lekarz nie chciał wyjść do mojego dziecka, żeby jej założyć kołnierz. To jest ten czynnik ludzki, bo lekarzowi nierówny, rozumiem. Ale nie jako lekarz, tylko jako człowiek po prostu, tak? No bo przecież nie robiłem tego dlatego, chociaż myślę, że w moim przypadku to każdy myśli, że zaczynam gwiazdożyć. Wezwałem karetkę i oczywiście no karetka była jakby na miejscu, więc swojego czasu, więc wyszli i ją przenieśli. No bo ja mógłbym ją po prostu uszkodzić. No nie byłem doinformowany, jak to powinno się robić. Mam prawo, jestem tylko pacjentem. No ale dobrze. Więc lekarz ginekolog położnik skierował Adasia do szpitala zakaźnego w Toruniu, gdyż podejrzewał COVID-19. Czyli innymi słowy, proszę się odpierdolić. Brzydko powiedziane? No, dla ojca, któremu syn przelewa się przez ręce, nieostro. Niewątpliwym staje się brak woli pozyskania jakiejkolwiek wiedzy na temat stanu zdrowia syna. Nie padają jakiekolwiek pytania poza pozyskaniem informacji o numerze PESEL. Serio? Brakuje też reakcji na prośby o osłuchanie syna. Odmowa pomocy w zderzeniu z niepokojącym stanem zdrowia staje się bolesna. W 100% przyznaję Poli rację, ja bym po prostu tam wszedł z drzwiami. Wjechał samochodem. Jedynym ukojeniem jest wizja szybkiego dojazdu do Torunia, ale przypominam, że to tak naprawdę jest już trzecie odesłanie. Spychologia. Wyjazd z Golubia do Brzynia jest około 20:30. W
trakcie przejazdu około 20:45, czyli 15 minut po wyjeździe, tata rozmawia z Adamem, który przesypiał. Dojeżdżając do Gronowa, stwierdza brak reakcji na słowa i stwierdza też utratę przytomności Adasia. Parkując na ulicy pod latarnią, wyciągnął go z samochodu i rozpoczął reanimację, dzwoniąc jednocześnie na numer alarmowy 112, prosząc o karetkę. Informując o stanie zdrowia i podjętej reanimacji oczywiście. W trakcie czynności zatrzymuje się samochód, z którego wysiada kobieta, informując mnie, iż jest czynną pielęgniarką i przejmuje akcję reanimacyjną do przejazdu karetki. Około 20:50 przyjeżdża karetka typu P, podstawowa, czyli bez lekarza. Wzywam z powrotem karetkę z lekarzem, ale w słuchawce słyszę odmowę z jednoczesnym zapewnieniem, iż zespół karetki wie, co do niego należy. Ja rozumiem to. Mam wielu przyjaciół ratowników medycznych, oczywiście, no ale mam nadzieję, że słuchając to ewentualnie zrozumieją. Znaczy teraz to ja już... Teraz to się zaczął taki armagedon, bym powiedział, wśród pacjentów. Nie jestem żadnym specjalistą, jestem przyjacielem, a tutaj jest ojciec tego człowieka, który to pisze. Po, uwaga, godzinnej reanimacji trafiają do szpitala miejskiego imieniem Kopernika w Torniu, gdzie syn na izbie przyjęć ponownie jest reanimowany. Generalnie oczywiście w międzyczasie ja już jestem w drodze do Torunia. W międzyczasie w karetce udaje się na 5 minut przywrócić tętno. Ale następuje nagłe zatrzymanie krążenia. Adaś jest nieprzytomny i o godzinie 20:20 umiera. Nie chcąc dostarczać dodatkowych emocji, ja również zawracam. Ginekolog położnik, który był na dyżurze, znaczy lekarzem dyżurującym, który nie osłuchał Adasia w Golubiu Dobrzyniu, bo rozumiem, ciężko mi powiedzieć, czy ginekolog położnik był w stanie w ogóle go osłuchać, ale rozumiem, że nie przyjęcie go choćby na korytarzu, w garażu, czy na chodniku, czy w samochodzie u jego ojca, na pewno przez kogoś ze szpitala w Golubiu spowodowałoby to, że zdano by sobie sprawę z powagi sytuacji. No bo przecież tłumaczenia ojca są, czy były niewystarczające. Post factum. Oczywiście pobierany jest wymaz covidowy. I badania, które zostały przeprowadzone, a dokładnie badanie genetyczne RNA wirusa SARS-CoV-2 wykazały, że wirusa nie wykryto. Niemniej jest oceniać, ja chcę tylko powiedzieć, wchodźcie drzwiami i oknami. Czy to jest nieodpowiedzialne? No nie wiem. Gdyby coś, to taka sytuacja miała miejsce w przypadku mojego dziecka. Po tym, co zaobserwowałem u Adasia, bym się dwa razy nie zastanawiał. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co czują bliscy pacjentów, którzy nie mieli koronawirusa, a umierają i najprawdopodobniej jest ich o wiele, wiele, wiele więcej niż tych, którzy umierają
no z pewnością na COVID, ale na powikłania związane z tym wirusem. System nie działa i nie wiem, to jest pewnie jedno czcze gadanie więcej, ale na pewno to jedyne, co mogłem zrobić dla Adama i dla jego rodziny, to dać im przynajmniej kancelarię, jedną z największych kancelarii na Pomorzu, kancelarię Rio, która zajmie się, i obiecana mam od pani Anny Buchner, że zajmie się tą sprawą, będą to analizować. Być może ta śmierć Adasia przy... przyczyni się do lepszego życia Jagódki i jego siostry. Bo temat jest teraz jak najbardziej aktualny. Mama Jagódki urodziła a też niepełnosprawne dziecko. A tego nie chcę akurat komentować, bo to nie jest przedmiotem dzisiejszego live'a i myślę ostatniego chyba w tej sprawie, chyba że już później uda się nam ustalić jeszcze coś więcej, bo tak naprawdę to jest prośba o ustalenie zdarzenia. I będziemy ze swojej strony z kancelarią przyglądali się temu. Teraz jeszcze przypominam, że to nie jest żadne oskarżenie w stosunku do służby zdrowia i tych cudownych lekarzy w Toruniu, którzy całe życie Adasiowi pomagali, a błędów systemowych. Choć ten czynnik ludzki ginekologa, położnika w Golubiu Dobrzyniu mnie zastanawia, ale myślę, że to zostanie w jakiś sposób podjęte i zachęcam może na tym przykładzie badanie takich spraw. Może teraz trzeba najpierw ratować życie kolejnych ludzi, a nie zajmować się Adasiem, bo Adaś miał piękny pogrzeb i już go nie ma wśród nas. Ale na pewno nie warto pozostawiać takich rzeczy bez echa. No cóż, ze swojej strony zrobiłem co mogłem. Pełna dokumentacja medyczna jest w kancelarii Rio. A rodzicom raz jeszcze głęboko współczuję i mam nadzieję, że nieraz przyjdzie nam się zobaczyć. Pamiętajcie, nie dajcie się zbywać. Naprawdę życie się nie da powtórzyć i życie ma się tylko jedno. Ok? Walczcie o swoje. Dobranoc.